Hej, witajcie. Strasznie zimno się ostatnio zrobiło. Dzisiaj na rozruchu miałem 3 stopnie. 3 stopnie, nie ma żartów. Dobrze, że słoneczko świeci. Zimny początek września. Pewnie dlatego, że wszyscy zaczęli oszczędzać na ogrzewaniu. I mam pytanie do pana premiera, prezesa Jarosława. Bo wiem, że są dopłaty do drewna, wiem, że są dopłaty na węgiel, ale czy będą dopłaty na koks? Czy będą dopłaty na koks, panie premierze, prezydencie? I pytam pod kątem tych zawodników spółki Pro, oczywiście, w Przełajach, bo jeżeli mamy mieć silną reprezentację na tych wyścigach w Belgii i na Mistrzostwach Świata, to może warto byłoby pomyśleć również o dopłatach na koks dla tych ludzi, nie wiem. Polski Związek Kolarski opublikował ostatnio kalendarz imprez przełajowych na ten sezon. Warto się zapoznać, zobaczyć, gdzie mamy bliżej, gdzie mamy dalej. Na Mistrzostwa Polski mam dalej, bo będę musiał się wybrać na drugi koniec kraju. Ale jeżeli będzie dobrze szło w sezonie, to czemu nie? Więc sezon przełajowy zaczyna się tym chłodnym porankiem. Dzisiaj pokażę wam coś, co zaczynam testować. Jest to nowe smarowidło. Oczywiście w postaci smaru stałego od Nanowax. Zobaczcie sami, lecimy. Lecimy więc z parafinowaniem łańcuchów. Mam dwa łańcuchy, mam fachowy garnuszek, który stosuję od wielu lat, koszyczek do zanurzania łańcuchów. Łańcuchy zdjęte i delikatnie wytarte. Jeżeli mamy bardziej zabrudzony łańcuch, warto użyć jakiegoś środka do czyszczenia, na przykład Morgan Blue, bardzo polecam Morgan Blue, środek do czyszczenia łańcucha. Te łańcuchy są zdjęte z szosy i tylko wytarte ściereczką. Takie są właśnie efekty parafinowania, łańcuch się nie brudzi, nie łapie kurzu, brudu, który później niszczy nam wewnętrznie ten łańcuch, więc wygląda to w ten sposób. Tu w moim fachowym, profesjonalnym bardzo garnuszku mam rozgrzaną parafinę, wosk od Absolute Black. To są te takie czekoladki, które wyglądają tak. Wosk grafenowy, Grafen Wax, który możecie dostać w Bike RS na przykład z Absolute Black. Mam tutaj też takie kubeczki, w które naleję odrobinę tej parafiny, tego wosku i zobaczycie, jak wygląda pod światłem. I mam ten nowy produkt, który zaraz wam pokażę, Nanowax. I co? Lecimy. Najpierw ten łańcuch, wrzucę go do tego wosku, który mam tutaj, czyli wosk Absolute Black. Można lekko wstrząsnąć łańcuchem tak, żeby rozpuszczony wosk mógł skutecznie przeniknąć w rolki. Jak już stwierdzimy, że wystarczy, to wyciągamy łańcuch. Ja mam tutaj spięty taką agrafką dużą. Wyciągamy łańcuch i zawieszamy go na czymś, tak żeby sobie mógł wyschnąć. I zobaczycie, jak ten grafenowy wosk wygląda. No, jest ciemny, jest czarny. Nie jest to brud, tylko są to te cząsteczki grafenu, które tam sobie w środku pływają i mają za zadanie poprawić smarowanie łańcucha. Ogólnie bardzo lubię metodę woskowania łańcucha.
tymi woskami twardymi, smarami twardymi. Ma to mega dużo zalet. Jest może trochę bardziej upierdliwe, jeżeli chodzi o sam proces, bo wiadomo, że nałożenie wosku płynnego jest dużo łatwiejsze, ale przede wszystkim, jeżeli mamy ten wosk twardy na łańcuchu, nasz łańcuch, tak jak wspominałem, nie łapie brudu, bo nie lepi się do tego wosku twardego. Natomiast sam proces smarowania wymaga tego, żeby podgrzać tą parafinę, zanurzyć łańcuch, wysuszyć łańcuch, założyć łańcuch na rower. Dobra, garnuszek fachowo wyczyszczony, koszyczek gotowy. Sprawdźmy, co tu się znajduje. Nanowax. Polska firma, tak samo jak Absolute Black. Absolute Black to też jest polska firma. Lubię polskie produkty, zwłaszcza jeżeli są na takim fajnym poziomie jak Absolute Black, czy Nanowax. Więc mamy tutaj instrukcję, w komplecie mamy wosk w płynie. To jest wosk w płynie, tylko że on nie jest taki w płynie, to jest wosk do dosmarowywania. I to nie jest płyn. To nie jest płyn. Płyn płynie, a to nie płynie. To, co będę z tym robił, bo to jest do dosmarowywania, czyli powiedzmy parafinujemy łańcuch w tym, przejeżdżamy 200-300 km max i robimy dosmarowanie tym. Tylko że z tego typu produktami jest tak, że trzeba je wrzucić do ciepłej wody, tak żeby bardziej się rozpłynęły i dopiero można aplikować na łańcuch, bo taka konsystencja, jak tutaj mamy, chyba nie przeniknie nam za bardzo w rolki łańcucha, więc ja nie będę wrzucał to do ciepłej wody, tak żeby to rzeczywiście było płynne i później będę aplikował na łańcuch. Ale bardzo fajna sprawa, jeżeli mamy jakiś smar na dosmarowanie, więc nie musimy co 200-300 km robić tego zabiegu z gotowaniem łańcucha, tylko po 300 km dosmarowujemy, przejeżdżamy kolejne 200 i zmieniamy łańcuch. Ja mam dwa łańcuchy, jeden na zmianę, więc tak to robię. A tutaj mamy ten wosk. Nie wiem, jak to wygląda. Zaraz zobaczymy. Wygląda to tak. Jakby mnie złapali z tym na granicy, no to na pewno bym nie przejechał. Proszek. Proszek. Wygląda jak biały proszek do prania. Powiedzmy, że do prania. Czas to rozpuścić. Ogólnie wygląda to jak oczyszczona parafina. A to, co się tu wysypało, to są właśnie te substancje do wspomagające smarowanie, zmniejszające opory i tak dalej. Lecę z tym na kuchnię. Jak widzicie, kolor jest troszkę inny. Jest biały. Ten był czarny, grafen. Ten jest biały. Obstawiam, że teflon? Nie wiem. Albo jakieś inne. Jest ogólnie bardzo taki przejrzysty. Te cząsteczki łatwo dosyć osiadają na dnie, więc wrzucam koszyczek. Wrzucam łańcuch i szejkuję. Dobra, chyba jest ok. Czas powiesić ten łańcuch. No dobra, i na koniec porównanie tego, jak po wyschnięciu, po wystudzeniu wygląda jeden i drugi łańcuch. To jest łańcuch smarowany grafenowym woskiem od Absolute Black. Jest taki dosyć twardy, ale po nałożeniu i po kilku obróceniach
korbą. Robi się oczywiście miękki i działa bardzo płynnie. Jeżeli chodzi o efekt po nałożeniu Nano Wax, to ten łańcuch jest mięciutki. Inna mieszanka, inne proporcje substancji, które są w składzie. I tyle. Bardzo podoba mi się koncepcja dedykowanego wosku do smarowywania łańcucha po tych 200 czy 300 kilometrach przejechanych. To jest fajna sprawa. A jak będzie się zachowywał NanoWax w praktyce, będę dawał znać. Jest czyściutko, suchutko, kurz się nie przyczepia, więc można latać. Tyle na dzisiaj. Dajcie znać, czy też stosujecie metodę woskowania, czy wolicie jednak płynne smary jako praktyczniejszą, szybszą metodę. Dzięki za oglądanie. Czołem. Hej.